No cóż, gratuluję zespołowi z Bielska Podlaskiego zwycięstwa. Niestety piłka jest bardzo niesprawiedliwa, bo tak jak już ostatnimi czasy pokazało, że nie zawsze zespół lepszy, dominujący na boisku, stwarzający więcej sytuacji wygrywa. Akurat w naszym przypadku tak było. Jedna bramka spowodowała to, że mimo wykreowanych sytuacji i dominacji przez całe spotkanie, nie strzeliliśmy nawet bramki wyrównującej. Dlatego mówię, piłka nie jest sprawiedliwa. Zespół z Bielska po sytuacji, której uczulałem na początku moich zawodników, przy aucie była piłka zagrana do boku, później stały fragment rzut rożny, strzał życia wyszedł i co, przyszło nam przez cały mecz gonić wynik i tak naprawdę cały ten mecz spędziliśmy na połowie rywala spotkanie. Niestety, zabrakło nam mądrej decyzji do strzelenia bramki, chociaż sytuacje ku temu były. Bardzo cenne zwycięstwo za nami. Super mecz, można powiedzieć, pod kątem cech wolicjonalnych. Z samego przebiegu meczu udało nam się pierwszym strzelić bramkę. Później wiadomo, po strzeleniu bramki troszeczkę musieliśmy się cofnąć. Nie wiedziałem, że do końca meczu tak to będzie wyglądało, że będziemy musieli grać w obronie niskiej, ale są takie mecze w sezonie, że trzeba taki mecz zagrać i to właśnie był jeden z tych meczy. Myślę, że jako zespół nie gramy za często tak nisko i można powiedzieć, i mało posiadamy piłkę, ale moim zdaniem najważniejszy jest końcowy wynik i to, że dzisiaj zwyciężyliśmy. Dlatego bardzo dziękuję i gratuluję chłopakom, że cierpieli na boisku, że utrzymywaliśmy ten korzystny wynik do samego końca. Wyprowadzaliśmy, myślę, że bardzo dobre, szybkie ataki. No i zakończyliśmy mecz zwycięstwem, a w takim meczu gatunkowym, gdzie wiadomo, grają dwie drużyny o wysokie cele, zwycięstwo smakuje podwójnie. Więc jeszcze raz gratuluję chłopakom i dziękuję.